tu odpowiadam. Ajajajajajaj. Odpowiadam panu Andrzejowi, że powinien grać na D4. Jeden z dwóch dobrych debiutów. Obrona słowiańska lub obrona Grünfelda. Bardziej panu leży obrona Grünfelda. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, lecim. A zagramy sobie spokojnie. Roszadka. Tu roszadkę już zrobiłem. Roszadka. Roszadka. A tu muszę zagrać D4. Tu też muszę zagrać D4, zupełnie nie wiem dlaczego. Tu muszę zagrać C4. No, spróbujmy tak, ryzykownie. Tu muszę zbić. Tu muszę zbić. No to spróbujmy. No może tak. Tu muszę zbić. Pozdrawiam pana Marco Polo. Konisie. Tu muszę zbić, pani Doroto. Bardzo panią przepraszam. Muszę zaatakować piona. Dla przyzwoitości powinienem zagrać D4. To muszę... Mogę zagrać D4, ale mogę zbić i zagrać D4. Nie dam przepchnąć, rozwijam figury. A to nie wiem, co to jest za debiut. Mi się coś pomyliło. Mhm. No to tak zaryzykujmy. Bronię piona. Trzeba zroszować. Póki co. Oj, 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 oj. No spróbujmy tak. Mhm. A jeżeli E4? Ale ci młodzi ostro grają. Idziemy na remi.
Na Konisia. Spróbujmy tak. Spróbujmy tak. Bardzo dobrze grają te. Spróbujmy koni się napaść. Nie bardzo widzę, czemu ten koń zbił tam goniec, powinien być na F5. Ja go wezmę. Czy nie przepchnąć? No zbiję. I tam mam szaszka. Król H8. A jak zbije Kunisia, bija. Raz się żyje. Raz się żyje. Odbijam. Obronimy. H5. Rozumiem.
zasłonimy. Bicia w przelocie. Tego zmachnią, tu napadzią. O! No, idziemy. No tu. Nic nie wygrałem. Odbijamy figurę. Roszada. I co tu grać? Mądrzyłem się, a nie widać co grać. No nic, spróbujmy tak. Ciężko tam się gra. C4, ofiara piona. Przyjmijmy ją. I tu miałem postawić wieżę, a potem poszukać. Nic nie wisi, można tak. A wieża. Wieża wpadła. Oj, nieładne to było zagranie. Takie nieeleganckie. H6. Jak tu grać dalej? No może tak.
Proszę, jak hetman ładnie naskoczył i co ja mogę z tym zrobić? Piona nie mam i pozycji nie mam. Zostałem ograny jak mały chłopczyk. Nam trzeba było huknąć na E7. Kto mógł wiedzieć? Trzeba było huknąć na E7. A, i nie mam teraz wieża D7. Oj, 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 oj. On to tak spróbuje. Na gońca zbić. Co tu grałem? ED5. Tu miałem grać ED5. To tu. A tu miałem grać tu. Konia miałem trzepnąć. To go trzepię. Raz, dwa, trzy. No i spróbujemy wygrać piona. A, najpierw tego trzeba bronić. No dobra. Wymienimy pion. Oj, 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 oj. A no właśnie, koń do 4. Na hetmanka. Roszada i nic nie mam, no. Szacha widziałem, szacha dałem. Szach trzech. Oj, oj, oj. Ojej, 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 ojej. No, goniec C8. Spróbujmy zbić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
i spróbujmy wziąć piona. Wymieńmy to. A co z tym? Tu bijemy. Bijemy. Trzeba było zagrać E4. E4 trzeba było zagrać. Piona nie dam. Gabelki zrobię. O! I co teraz? No co, tu teraz bić na D5. To odbije koń. I co tu zrobić? Nie podoba mi się ten hetman, więc go wygania. Spróbujmy tu. Spróbujmy tu. Ajajaj, dostałem się pod związanie. Rozwiążmy się.
Bijemy. Związanie. Wygrałem coś. Nic nie wygrałem. Dajmy szaszka. Zasłońmy tu tych dwóch. O! I wreszcie szczęście nas spotkało. Przeciążony goniec. Odbije trzeba było zbić pionem gońca. Tam goniec nie ma ruchu w tamtej partii. Lupiona daleko. O, dwie wygrałem szczęśliwie jakoś. Zbijam. Podwiązka. A, goniec wisi. To podwiązka. No dobra, to się wymieni. Wymienił się. Wymienił się. Bronię. Szaszek. I goniec A3. Co się stało? 6 wygrałem. Dziękuję wszystkim. Dobry wieczór, panie Rajer. Dziękuję. O, to pan Michał też grał. To dziękuję wszystkim za grę. Nie będę tego analizował, czy są jakieś trudne pytania. Proszę, jakieś 2-3 pytania i kończymy. Nie ma pytań. To się cieszę.